Kochani, Euromania 2023 pomalutku zmierza ku końcowi. My oczywiście nie mogliśmy przegapić takiej atrakcji jak Zamek w Siewierzu. Tutaj właśnie się znajdujemy. Widać, ludzie jeszcze są, doskonale się bawią. Nie tylko na samym zamku, ale też przed zamkiem. Oczywiście są żarciowozy, są wspaniałe stroje z epoki, wiele konkursów, atrakcji. Także jeszcze jesteśmy oczywiście cały czas w tym klimacie, żebyście też mogli tego doświadczyć tak jak my. No i oczywiście jedziemy dalej w kolejne miejsca, ponieważ no, słońce jeszcze nie zaszło. Czyli co, możemy zaprosić na kolejną Euromanię? Oczywiście, jak najbardziej. Dzień dobry, mogę zadać jedno pytanie? Nie udało się tym razem, drodzy Państwo. Cześć, mogę zadać Państwu jedno pytanie? A możemy się umówić tak, że Państwo odpowiedzą z kartki na moje pytanie? Okej, okay. Szanowni Państwo, co Państwu się najbardziej podobało na tutejszej, na dzisiejszej tegorocznej Euromanii? Najbardziej na Euromanii zamek w Siewierzu podobał nam się. Dziękuję bardzo. Piąteczka, młody człowieku. Szanowni Państwo, dlaczego tak głośno strzelacie? Takie było zamówienie. Król Euromanii powiedział, że ma być słychać na wszystkich zamkach, no i walimy z całej mocy. Mości reporterze, zwracam mikrofon. Tym razem mi się udały wywiady. Panie, jak kiedyś mi go świsnął, nawet nie zauważyłem. Rączki mam tutaj. A, dobra. Czyli co, udało się? Wszystko się udało. Był klimat. No i najważniejsze. Jedziemy dalej. Tak jest.